Witam Państwa z Wrocławia. Mówi Beata Andrejas. Jest 2 października 2015 roku. Chcę podsumować okres rejestracji kandydatów do kolejnych wyborów urnowych do Sejmu i Senatu, czyli wyborów parlamentarnych w III RP, które ogłoszone są na 25 października, czyli za 22 dni się odbędą, 23. W których, bo Państwo wiecie, chociażby z moich filmów, że ponad 300 sędziów zawodowych bierze udział w każdych wyborach na szczeblach rejonowych, na szczeblach okręgowych i oczywiście w Państwowej Komisji Wyborczej, w której zasiada 9 zbrodniarzy sądowych z Żydem Hermelińskim na czele. I nic sobie ci Żydzi z tego nie robią, że infamis Ewa Kopacz i właściwie większość posłów i senatorów tej kadencji 2011-2015 z Platformy Obywatelskiej, Ruchu Świńskiego Ryja i genderowej lewicy jest infamisami ze względu na głosowanie za konwencją przemocową gender. Z infamią zostali objęci przez Sejm Walny 18 kwietnia 2015 roku uchwałą jednomyślną Sejmu Walnego w Kętach, na obradach w Kętach. I ci ludzie pozbawieni są prawa biernego i prawa czynnego wyborczego. Czyli w ogóle nie powinni kandydować. A kandydują. Jest to także, bo chcę tutaj zaznaczyć, że Sejm Walny jest Sejmem, który zwoływany jest przez marszałka na razie skonfederowanego Sejmu Walnego pod węzłem Konfederacji Niepołomickiej, marszałka Wojciecha Edwarda Leszczyńskiego. Jutro na przykład odbywają się kolejne obrady Sejmu Walnego w Niepołomicach. To jest miejscowość, od której właśnie nazwy, jest tam zamek i od tych Niepołomic koło Krakowa bierze nazwę ta Konfederacja Niepołomicka. I ona działa na podstawie prawnej konstytucji Sejmu czteroletniego, tak zwanego, historyczna to jest nazwa, Sejmu Wielkiego, który nie tylko konstytucję trzeciomajową, najbardziej znaną, uchwalił również inne konstytucje. Tak naprawdę w tamtych czasach wszystkie ustawy były konstytucjami. I pierwszą konstytucją w marcu tegoż roku, uchwalenia później 3 maja konstytucji majowej, od której bierze się święto przecież narodowe 3 maja. A więc w marcu tegoż roku uchwalono pierwszą konstytucję, to właśnie o sejmikach ziemskich konstytucja była. I zgodnie z tą konstytucją marszałek Wojciech Edward Leszczyński, marszałek Sejmu Walnego, zwołuje Sejm Walny, który wydaje sancyty i na podstawie tych sancytów na przykład zostały założone pierwsze sejmiki ziemskie i na przykład to jest mi najbliższa ziemia, właśnie wrocławska, bo
nagrywam ten film także we Wrocławiu, 2 sierpnia, zgodnie z sancytem Sejmu Walnego, zawiązał się założycielski sejmik ziemski, prowincjonalny ziemi wrocławskiej, którego zostałam marszałkiem. Wkleję tu Państwu link z filmu na YouTube, z dokumentu filmowego, jak to się odbyło. I stąd się bierze, że używam tego tytułu marszałek sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej od 2 sierpnia. Ten sejmik był, no przykro to mówić, ale niestety taka była prawda, jednoosobowy, mimo że zawiadomiłam osobiście Piotra Rybaka i inne osoby. Na sejmik ziemski może przyjść każdy Polak z danej ziemi. Każdy, bez względu na pochodzenie czy stan majątkowy. I trudno, nikt nie przyszedł, więc ja oprócz mnie, i dlatego od 2 sierpnia ja jestem marszałkiem tego sejmiku ziemskiego prowincjonalnego ziemi wrocławskiej, ale 26 września, kilka dni temu, podobno, rzekomo odbył się sejmik, próba sejmiku, o którym nie zostałam w ogóle powiadomiona. To jest bardzo przykre. Już chyba większość sobie wyjaśniliśmy z panem Marcinem Boguckim, który organizatorem tego spotkania był. A jutro ten pan i inne osoby, panowie prawdopodobnie, bo tu chyba będzie 100% skład męski, pojadą do Niepołomic. Mam nadzieję, że tam dowiedzą się więcej, jak sejmiki robić, jak tworzyć sejmiki. I po powrocie umówieni jesteśmy, że zorganizujemy sejmik ziemski, ziemi wrocławskiej, jak trzeba. Zapraszam Państwa już w tym momencie, także jeszcze nie wiem, jaka to będzie data, jakie to będzie miejsce, ale już serdecznie wszystkich, którzy mieszkają na tej ziemi, którym ta ziemia wrocławska jest, leży na sercu, zapraszam na ten sejmik. Być może on będzie w październiku, pod koniec października. Może w sobotę na przykład, bo to jest taki dzień. I to jest jedna rzecz, a drugą rzecz chciałam Państwu przypomnieć, że samoobrona, ja nie jestem członkiem samoobrony, nigdy nie byłam w żadnej partii, ja tylko korzystałam z zaplecza z samoobrony i dorobku samoobrony, kandydując w tym roku do Senatu z JOW-u 7, bo już drugi raz odbywają się w 2015 roku wybory do Senatu według kodeksu wyborczego z 2011 roku. I do Senatu są już JOW-y. Ja w szczegółach zaraz odniosę się do tego w następnym filmie, bo nie chcę, żeby ten film był za długi, żeby tu było za dużo wątków. Ja tylko naprawdę zarówno marszałka Leszczyńskiego, jak i inne osoby zapewniam, że ja nie jestem partyjna. A to, że korzystałam z zaplecza samoobrony i z Komitetu Wyborczego KW Samoobrona, kandydując w tych, no nie zostałam zarejestrowana. Między innymi właśnie dlatego, że samoobrony ma nie być, to ogłosiła bodajże w marcu publicznie sama infamis Ewa Kopacz, że samoobrony ma nie być. I ja nie zostałam zarejestrowana w JOW-ie 7, będziecie Państwo mieli 4 osoby do wyboru. I również 16 listopada 2014 roku chciałam kandydować do sejmiku województwa Dolnego Śląska, również z KW Samoobrona,
I to jest powtórka tej sytuacji, że właśnie KW Samoobrona nie została zarejestrowana, kandydaci z listy KW Samoobrona, właśnie dlatego, że samoobrony ma nie być. I zastanówcie się Państwo, dlaczego tak zwalcza się samoobronę. Na trupie samoobrony wyrosły ruchy różne, między innymi ruch narodowy, między innymi elektorat buntu poszedł za Kukizem, nie znając tak dokładnie, o co chodzi programu Kukiza, bo Jowy, proszę Państwa, to jest jakaś ślepa ulica zupełnie. My chcemy w Polsce powrotu do sejmikowania, zawiązujemy sejmiki, zakładamy sejmiki założycielskie, tworzymy sejmiki w każdej powiecie, w każdym starostwie, ażeby te sejmiki wybierały spośród siebie najlepszych jako posłów i wysyłały tych posłów, delegowały tych posłów na sejm walny. To ma doprowadzić do odpartyjnienia Polski, którą upartyjniono w międzywojniu, a teraz po transformacji doprowadzono ten system partyjny już zupełnie do takiej patologii. Jak Państwo sami widzicie, że do czego te partie doprowadzają Polskę. I te fałszowane wybory w związku z tym, bo jeżeli na listach kandydatów Polacy mają do wyborów, w cudzysłowie, samych Żydów, to nie jest żaden wybór. I żeby skończyć tą myśl, tutaj widzicie Państwo za mnie zaschniętą roślinę. Ja przypominam, że miesiąc temu Samoobrona apelowała, tak naprawdę jako jedyna organizacja polityczna, Samoobrona na czele z Lechem Kuropatwińskim, który jest przewodniczącym Związku Rolniczego Samoobrona, ale nie tylko, bo proszę Samoobronie nie przyklejać tej łatki tylko rolniczej. Apelował do Ewy Kopacz z tego pokoju konferencyjnego, konferencji prasowej w Sejmie na Wiejskiej, żeby ogłosiła stan klęski żywiołowej, suszy. I to przykład. Nie zapominajcie Państwo o tym, że ta susza, ona doprowadzi, ona jest, była, trwa nadal, doprowadzi do chociażby dla ludzi mieszkających w mieście do podwyżki cen żywności i to drastycznie. A naprawdę ani Ewa Kopacz, do której ten apel był skierowany, ani tak naprawdę żaden ośrodek polityczny rządzący, a także w opozycji koncesjonowanej nie zajął się tematem ogłoszenia stanu klęski żywiołowej. Być może dlatego PiS się nie zajął, że wtedy wybory nie odbyłyby się. Bo w stanie klęski żywiołowej nie powinny się żadne wybory odbywać. A to jest taka moja hipoteza, że dlatego to PiS zignorował, ale stosunek PiS do samoobrony to jest dłuższy temat i to nie da się tak w kilku zdaniach opowiedzieć. Na razie Państwu dziękuję. Do następnego odcinka.